Ogólnie od małego zawsze mój tata był fanem sportu, był wicemistrzem Polski w wioślarstwie i też tam go nieraz interesowały sporty walki, ale tak mniej, no a ja tak jakby zawsze lubiłem, interesowały mnie walki, ale tak naprawdę nikt mnie nie skierował do sekcji, do klubu, dopiero pod wpływem impulsu, jak miałem 15 lat, obejrzałem film z Bruce'em Lee. Bruce Lee tam mi zaimponował swoimi technikami nożnymi i chciałem tak samo kopać jak Bruce Lee. No i zapisałem się do sekcji, ale zupełnie nie do tej co trzeba, bo zapisałem się na Aikido. Aikido jest bardzo takie spokojne, mało agresywne. Zacząłem trenować później Jeet Kune Do. Jeet Kune Do to jest takie połączenie boksu tajskiego, zapasów, judo, no taki miks trochę. A później miałem kontuzję nogi. Słabo, tak? Że ja tu miałem być wielkim mistrzem, miałem nokautować kopnięciem, a tu się okazuje, że chodzić nie mogę. Zacząłem trenować trochę na siłowni, później 4 lata trenowałem boks, no i ta noga cały czas mnie bolała i stwierdziłem, że fajnie by było coś robić, a takiego, żeby nie obciążać nogi. I akurat w 93 roku w Niemczech zobaczyłem pierwsze UFC. Zobaczyłem, że mały, chudy Brazylijczyk jest w stanie pokonać dużych i silniejszych, a zawsze właśnie mi imponowało nie pobić małych i słabych, tylko zawsze imponowało mi to, żeby dać sobie radę, móc wygrać z kimś, kto jest dużo większy, silniejszy. No i zacząłem się interesować brazylijskim jiu-jitsu, które wtedy wygrywało w UFC. I to brazylijskie jiu-jitsu robiłem głównie przez tam 7 czy 8 lat. W międzyczasie też jeszcze chodziłem na różne tam treningi jiu-jitsu, karate, na wszystko po prostu, żeby się uczyć wszystkiego. Trenując to brazylijskie jiu-jitsu nabawiłem się kontuzji szyi, kręgów szyjnych. No i wtedy mówię, no trzeba coś zmienić i zacząłem trenować zapasy, uczyć się zapasów, żeby wzmocnić plecy, szyję. Można powiedzieć, że przez kontuzje swoje nauczyłem się wszystkiego, tak? I kopać, i boksować, i jiu-jitsu, i zapasy. Więc wiadomo, że w każdej płaszczyźnie jeszcze można się dużo nauczyć, ale jakieś podstawy, myślę, po tych 32 latach treningów mam. I tak, jestem tutaj, staję na ręce, podchodzę do boku, głowa moja idzie na klatkę, łapiemy za nogę, obalamy. Na jedną stronę, na drugą, 20 razy, 20 razy. Ja obserwowałem takie zawody za granicą, właśnie w Stanach, że coś takiego się odbywa. Stwierdziłem, że to fajnie by było przenieść na nas grunt. Długo jakby trenowałem sztuki walki i stwierdziłem, że to jest pomysł trafiony i że trzeba to zrobić. I zrobiłem w 2002 roku taką walkę i fajnie, i poszło. To było podczas targów Body Show. Walka była, jeszcze wtedy takie reguły były trochę nie do końca sprecyzowane, więc takie walki trochę, wcześniej nie nazywały się MMA, tylko Valetudo, to znaczy idzie wszystko dozwolone. Tak zresztą klub na początku mój się nazywał, później zmieniliśmy na MMA. MMA to jest sport, prawdziwy sport, tak jak jest boks, jak zapasy. MMA ma swoje reguły, tak? Boks ma takie reguły, że uderzamy tylko pięścią, zapasy, że tylko robimy rzuty. To tak jakby właśnie połączyć boks, muay thai, zapasy i jiu-jitsu. Więc jeżeli boks jako dyscyplina olimpijska funkcjonuje, jeżeli jiu-jitsu jest jako sport, muay thai jest jako sport, to dlaczego połączenie tych czterech dyscyplin nie może być sportem? Może być i to jest fajna sprawa, właśnie są przepisy określone, są lekarze, są sędziowie i to jest prawdziwy sport, który
mocno się rozwija teraz na świecie i on jest prawdziwy taki, że nie jest mocno ograniczony, tak? Te najbardziej niebezpieczne rzeczy typu uderzenia w kręgosłup, w krocze, w jądra są ograniczone, a takie rzeczy, które się robi w judo, czy w jiu-jitsu, czy w zapasach, czy w boksie, czy w muay thai są dozwolone. Jeżeli chodzi o młodych ludzi, nie ma problemu. Problem jest z ludźmi starszymi, którzy wychowani zostali na boksie, gdzie na przykład mówi się, że boks jest piękną szermierką na pięści, gdzie facet dostaje 200 czy 300 ciosów na głowę, z czego 150 silnych. W MMA tam jak jeden średnio w roku jest jakiś przypadek śmiertelny, a jest mnóstwo gal, a w boksie jest chyba tam 7 w roku śmiertelnych przypadków, więc jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to MMA jest dużo bardziej bezpieczne od boksu. Z trenerem Mirkiem Okińskim trenuje się najlepiej na świecie. Jest to przede wszystkim dobry człowiek, trener, który zna swój fach od podszewki. Jest osobą, która zapoczątkowała MMA w Polsce. Jest pasjonatem tego sportu, zna się jak mało kto, nie wiem czy ktokolwiek w Polsce ma pojęcie o MMA, chociażby porównywalne jak on. Jest najlepszym strategiem w tym kraju i odkąd współpracujemy jest kimś więcej niż trenerem dla nas wszystkich. Jest tak jakby naszym opiekunem, martwi się o każdego i to jest to, co mnie na nowo zachęciło do robienia tego sportu na tym poziomie, na którym jestem. Adam starszy, 26 lat. Myślę, że robi to na zasadzie takiej, że ja to robię, i on to robi. Chodzi, trenuje, coś się zawalczy, ale mi się wydaje, że nie ma takiego jakby, że muszę być najlepszy, muszę być w UFC, muszę być mistrzem świata. Nie ma. Bardziej tak dla siebie, żeby umieć się obronić, żeby sobie uprawiać jakiś sport, a nie żeby zrobić jakiś wynik. Na młodszy, no to może też ja już dłużej jestem trenerem i młodszego prowadzę w takim duchu, jesteś najlepszy, masz być mistrzem i tak mu tam wmawiam i on w to zaczyna jakby wierzyć. Widać, że jest zdeterminowany na sukces. Poszedł na 2 treningi zapaśnicze, od razu powiedział, że chce jechać na zawody, pojechał na zawody, 2 walki wygrał. To też jakby powiedzieć, bo można mieć zdolności, można mieć chęci, a nieraz trzeba mieć też szczęście. Coś może też nie zagrać. Jeżeli chodzi o Adama czy Olka, nie mam jakichś takich, że musi być mistrzem świata. Może być mistrzem świata. Ale... Kozak gość, nie ma takiego trenera. On ma swój świat, nie? Jego trzeba zrozumieć. On ma po prostu, on żyje tym, to jest po prostu jego mały świat, świat MMA. On w Polsce jest królem tego MMA. On wie o tym MMA najwięcej. Z niczego robi coś, tak? Ja jestem zawodnikiem, który bez niego po prostu nie istnieje, jestem gdzieś na rolę tego świata MMA, a z nim jestem w samej czołówce. I to się w ogóle ilekrotnie u różnych zawodników powtarza. Wojtek Orłowski, ileś walk przegranych, trenował w najlepszych klubach warszawskich. Teraz wygrywa, nie? Wrócił do Mirka, Arek Jędraczka chociażby. No, to jest mega człowiek, nie? Naprawdę mega, mega trener. Mega, mega. W Polsce najlepszy. O tak, poza zasięgiem, poza zasięgiem. Tak! Już ościęty jest. Wysoko ręce do brody. Obalnie! Bądę z góry, bądę z góry, stań do góry. Stań do góry, stań do góry. Tak, stań do góry bomby. Kolana w głowę. Kolana, wstawaj, jedziesz, jedziesz. W głowę, kolana, tak. Ja bardziej jestem takim ojcem dla zawodników niż kolegą. Trzeba to pieprzę, jak trzeba to pochwalę. Nie spoufalam się z zawodnikami, że idziemy razem na piwo. To znaczy po walce czy coś możemy razem wypić, pogadać, nie ma problemu. Ale nie staram się utrzymywać takich relacji, bo takie relacje prowadzą do tego, że zawodnik trenera postrzega jako kumpla. Wolę relacje bardziej takie trener-zawodnik typu ojciec-syn niż
trener, zawodnik, kumpel. Nie chciałbym, żeby zawodnik mi mówił, teraz będziemy to albo tamto. Może mi coś powiedzieć, że coś mu nie pasuje, ja się dostosuję, a nie to, żeby zawodnik przychodził na trening i on mówił mi, co ja mam robić. Bo on mnie widzi z boku, ja jestem trenerem od tego, żeby po prostu dbać o zawodnika i ja to robię. Nie lubię być takim malowanym trenerem, że przychodzi, ja go klepię po plecach, mówię, jesteś super, hiper, rób co chcesz. Jeżeli chodzi o trenera Mirka i o jego troskę o zawodników, to myślę, że każdy z nas odbiera kilka razy w tygodniu telefony z zapytaniem, jak się czujemy, czy nam czegoś nie potrzeba, czy po prostu trener dzwoni z takim ludzkim odruchem sympatii i zapytania, co u ciebie. Kiedyś tego nie było w klubie, a odkąd jest Mirek, to powiem trywialnie, że jest zajebiście, tak jak ma być. MMA odmienia życie wielu osób. Wiele osób ma charakter właśnie takiego rozrabiaki, buntownika i albo pójdzie w sport, albo pójdzie w gangsterkę, albo w jakieś dziwne rzeczy. Czy picie, czy narkotyki, czy coś tam. Więc myślę, że na przykład wielu ludziom sport może pomóc żyć. Mają jakiś cel, dążą do tego, realizują tą drogę do tego celu. Fajny sport dla ludzi, którzy lubią ekstremalne wyzwania. Chodzi o to, że na przykład nie mamy pieniędzy na zbrojenia, typu czołgi, broń, bo Polska jest biedna, bo to. No nie mamy, to ducha sportowego budujmy w ludziach, tego, że chce wygrywać, nie chce się poddawać i że po prostu mamy takie warunki, jakie mamy. Ale na przykład do uprawiania MMA to nie potrzeba dużo. Sala, mata, worki i można uprawiać. Do tego nie trzeba stadionów, do tego nie trzeba jakiejś super bieżni, do tego nie trzeba jakichś po prostu wielkich pieniędzy. Teraz na przykład wojsko zauważyło, że MMA to jest fajny sposób dla żołnierzy, żeby budować ducha. Postrzelać im nie dadzą, bo szkoda pieniędzy na amunicję. Ale mają salę w wojsku gimnastyczną, rozkładają materacę i wojsko ćwiczy. Wtedy taki żołnierz ma ducha walki, tak? Nie poddawać się, wstawać, walczyć. No. Także myślę, że MMA to jest fajna sprawa i czy jako sport, czy jako forma budowania charakteru. No, myślę, że jest fajna.